Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem porozmawiać o chi, o energii. Ale chciałbym zakończyć to spotkanie przedstawieniem Wam trochę innej perspektywy na meridiany. I mam nadzieję, że uda mi się zmienić Wasze myślenie o energii chi i o meridianach właśnie. No to tak, energia. Na początku nie było nic. Nie było interakcji, nie było czasu i przestrzeni. Coś się wydarzyło we wszechświecie, że doszło do polaryzacji, którą my nazywamy powstaniem energii yang i yin. I w wyniku tej polaryzacji powstały dwie siły, które zaczęły wchodzić w interakcję z sobą. W wyniku tej interakcji powstała energia chi. Istotą energii chi jest permanentna zmiana. Energia cały czas się zmienia, a tą zmianę właśnie możemy obserwować jako ruch. I my wiemy o tym, że energia wykazuje pewną cechę, którą nazywamy długością fali, a długości fali bywają różne, a i w zależności od tego, jaka jest długość fali, to różnie możemy ją odbierać, a doświadczać. No i tak energia zmienia się. Manifestacją tej zmiany jest ruch. No, jak uczymy się medycyny chińskiej, to cały czas mówimy o tym, że zdrowie polega na swobodnym przepływie energii. Jeśli mówimy o swobodnym przepływie energii, to mówimy o swobodnej zmianie, transformacji energii, nieprzyblokowanej zmianie energii. Czyli chodzi o to, żeby ruch energetyczny był niczym niezakłócony i żeby był zsynchronizowany z prawami, które rządzą wszechświatem. Czyli z perspektywy dnia codziennego chodzi o to, żeby nasza energia i transformacja podporządkowywała się zmianom, które obserwujemy jako rytm dobowy czy rytm roczny. A to nic innego jak manifestacja interakcji yang i yin. Wiemy, że mamy więcej yang w czerwcu, mniej w grudniu, a więcej w południe, mniej w nocy. To już, o tym pewnie już wiecie. Ale wracamy do energii. Czyli mamy energię. Energia zmienia się. Zmianę obserwujemy jako ruch. I ten ruch może być różny. Może być bardziej na zewnątrz, bardziej do wewnątrz, bardziej yang, bardziej yin. I jeśli założyć, a to mi jest bliskie, że wszystko jest energią, to człowiek, który wchodzi do waszego gabinetu, a jest taką chmurą energetyczną. I ta chmura energetyczna wykazuje różne właściwości. W różnych częściach tej chmury energia ma różną długość fali, ma różną zmianę, różny ruch. Można to różnie nazywać, ale generalnie chodzi o to, że przejawia różne funkcje, a w zależności od interakcji yang i yin. I tak, w tej przestrzeni energetycznej, którą nazywamy chmurą, możemy wyszczególnić takie przestrzenie, gdzie energia chi przejawia w większym stopniu yang. I my nazywamy to meridianami ścięgnisto-mięśniowymi. Czyli tymi, które przejawiają funkcję yang. My nazywamy to yang w tej przestrzeni energią wei chi, energią ochronną, energią reaktywną. Czy to jest ta energia, która wchodzi w interakcję ze światem zewnętrznym, ale również wewnętrznym, czyli reaguje na zmiany. Ale w tej chmurze energetycznej mamy również pewną przestrzeń, która wykazuje aspekt przyswajania, absorpcji, transformacji, doświadczania, czyli przyjmowania, czyli aspekt yin. I tę przestrzeń nazywamy meridianami głównymi. I są też takie przestrzenie, które nie są aż tak wyraźne. My już wiemy, że mamy wei chi i ying chi, yang i yin. Ale mamy również przestrzeń, którą nazywamy przestrzenią luo, przestrzenią łączącą. Co łączy w sobie przestrzeń luo? Przestrzeń luo, która manifestuje się jako meridiany luo, wykazuje interakcję między yin i yang. Ale jaki jest to yin, jaki yang? My wiemy o tym, że luo przechowuje shui, krew. Cóż to jest za substancja? Po pierwsze to jest substancja, czyli jest aspekt yin, ale jest pewien aspekt yang. Tym aspektem yang to jest shen. Mówimy o tym, że serce jest tronem dla shen. Ale nie chodzi o tą pompkę. Ta pompka w klatce piersiowej to bardziej osierdzie w medycynie chińskiej. Natomiast to krew jest siedzibą shen. Dzięki temu shen jest rozprowadzane po całym organizmie.
Czyli informacje z szyn dochodzą do każdej komórki naszego ciała i co więcej, szyn zbiera informacje, co dzieje się na peryferiach naszego ciała. I to jest przestrzeń chmury energetycznej, która wykazuje cechy interakcji yang i yin, które nazywamy przestrzenią luo. No i jest kolejna przestrzeń, niezwykle interesująca, która również jest wynikiem interakcji yang i yin. W tym przypadku jest to interakcja energii wei qi, energii reaktywnej, i energii jing qi, czyli energii potencjału, energii esencji naszego życia. Wiemy, że jing qi tworzy się w wyniku połączenia jing mamy, taty. Na to jing później mają wpływ czynniki podczas ciąży, porodu i w pierwszych latach życia. I tak tworzy się pewien fundament energetyczny, który nazywamy esencją, jing qi, czyli nasz potencjał, który chcemy rozwinąć w naszym życiu. A to jest niezwykle interesująca przestrzeń. Wei qi i jing qi, nasz potencjał i reaktywność. To jest taka energia meridianów dywergentnych, która pozwala nam reagować w naszym życiu w zgodzie z naszym prawdziwym ja. Zakładamy, że jing, mówimy o zdrowiu, zakładamy, że jing qi jest zdrowe, niezakłócone przez jakieś dziwne programy wgrane w pierwszych latach życia, a więc nasze prawdziwe ja, nasz prawdziwy potencjał to jing qi. Więc meridiany dywergentne to nasze reakcje, a nasze zachowanie, nasze emocje, które wynikają z naszego prawdziwego potencjału. Czyli reagujemy w ten sposób, żeby móc rozwinąć nasz potencjał. No, i to jest ta przestrzeń chmury energetycznej, która wynika z interakcji yang i yin, wei qi i jing qi. No i mamy jeszcze pewien zrąb energetyczny chmury, który budowany jest przez tak zwane meridiany cudowne. Czym są meridiany cudowne? Meridiany cudowne, a my wiemy, że tam energia nie krąży. Wiemy o tym, że przechowuje jing. Jeśli energia nie krąży, nie ma ruchu, czyli ta zmiana nie jest tak oczywista, to jest najgłębsza energetycznie, nie chodzi o warstwy, najgłębsza energetycznie funkcja człowieka, manifestacja chmury energetycznej. Więc mamy chmurę energetyczną człowieka, która przejawia różne funkcje, bardziej yang, bardziej yin, czy funkcje wynikające z interakcji jednego i drugiego. Te różne funkcje manifestują się jako ruch i różne rodzaje ruchu my nazywamy meridianami ścienisto-mięśniowymi, dywergentnymi, głównymi, łączącymi czy nadzwyczajnymi. Więc to nie jest tak, tak mi się przynajmniej wydaje, że mamy meridiany, czyli kanały energetyczne, w domyśle kanał, czyli mamy strukturę fizyczną, w której coś płynie w środku albo coś na zewnątrz. Nie, jest na odwrót. Zmiana energetyczna manifestuje się jako ruch, a ten ruch, czy poszczególne rodzaje ruchu, my dopiero nazywamy meridianami. I dla mnie przynajmniej osobiście to ma kolosalne znaczenie w rozumieniu fizjologii i patologii człowieka, w rozumieniu, czym jest człowiek, a jak żyje, jak się rozwija, czy jak choruje. To w przypadku praktyki klinicznej jest istotne. Trudniej mi było to zrozumieć, kiedy próbowałem sobie stworzyć siatkę energetyczną pod postacią linii, które nazywamy meridianami głównymi, łączącymi itd., itd. Natomiast jak odwróciłem myślenie, posługując się pewnego rodzaju logiką, łatwiej jest mi zrozumieć, jak działa akupunktura, w jaki sposób oddziałuje na energię. Bo akupunktura to nic innego jak medycyna energetyczna. My oddziałujemy na energię, wpływamy na zmiany energetyczne. Chcemy, żeby nie były niczym zakłócone. Zmieniamy energię, więc zmieniamy ruch, więc oddziałujemy na poszczególne meridiany, które, jeszcze raz powtórzę, są manifestacją zmian energetycznych, a nie na odwrót, że są meridiany, kanały, w których płynie energia,
która coś tam robi, bo jest w tych meridianach, na odwrót. Postanowiłem podzielić się moimi przemyśleniami. Jestem ciekawy Waszych opinii, reakcji i pytań. Jak wiecie, pytania lubię najbardziej. Łatwiej jest odpowiadać na pytania niż mówić do kamery, za którą nie ma nikogo. A dzięki za uwagę, trzymajcie się, myślcie o energii. Na razie.